Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, oferujący usługi serwisu ochrony konsumenta. Michał Hamburger, witam i zapraszam na wiadomości sportowe Sport Game. O 19 ligowe zwycięstwo powalczą w sobotę koszykarze Śląska Wrocław. Lider rozgrywek podejmie zespół Startu Lublin. Ekipa WKS-u będzie musiała sobie radzić bez dwóch swoich podstawowych graczy. Po bardzo intensywnym początku roku ostatnie dni były nieco lżejsze dla zawodników lidera rozgrywek. Była zatem okazja, by trochę odpocząć po niedawnych meczach pucharowym z Anwilem Włocławek i ligowym w Ostrowie ze Stalą. Pierwszy raz od dłuższego czasu mamy tydzień cały do przygotowania się do spotkania, więc te pierwsze dni upływają więcej na temat pracy przygotowania fizycznego. Koszykówką zaczniemy się zajmować przygotowaniem bezpośrednio pod spotkania od jutrzejszego dnia. Myślę, że to wystarczy, żeby się przygotować dobrze do tego meczu. Oczywiście wierzę w zwycięstwo, to jest oczywista sprawa. Jedyne, co psuje nastrój w zespole Śląska, to kolejne kontuzje. Na co najmniej kilka tygodni ze składu wypadł Krzysztof Sulima. Dobrze spisującego się ostatnio środkowego WKS-u wyeliminowała z gry kontuzja kolana. W najbliższym starciu przeciwko zespołowi z Lublina zabraknie również Tomasza Prostaka. Obrońca Śląska nabawił się zapalenia kaletki ścięgna Achillesa. W jego przypadku przerwa w grze wyniesie około tygodnia. To duża strata, ale wierzę w naszych rezerwowych, mówi pierwszy rozgrywający drużyny wrocławskiej. Na pewno jest to jakieś osłabienie naszego zespołu. Wiadomo, że Krzysiek jest podstawowym centrum naszej drużyny. Tomek też daje energię z ławki, rzuca ważne punkty, także na pewno jest to jakieś utrudnienie, ale mamy tak szeroki skład, że myślę, że sobie z tym poradzimy. Sportowo czujemy się silni. Teraz najważniejsza jest odpowiednia mobilizacja psychiczna, dodaje Marcin Fliger. Podejdziemy dobrze do tego meczu, przede wszystkim mentalnie i wygramy to spotkanie. Natomiast trzeba na Lublin uważać, bo to jest bardzo dobra drużyna. Może nie grają na miarę oczekiwań, natomiast mają bardzo dobrych zawodników i musimy być czujni. Podobnego zdania jest Jerzy Chudeusz. Szkoleniowiec Śląska przekonuje, że zespół z Lublina nie zasługuje na zajmowaną obecnie 11 pozycję w tabeli. Ja uważam, że kilka zespołów w tej lidze znajduje się na miejscach, które jak gdyby nie predestynują ich do tego, żeby tam być. Powinny być teoretycznie wyżej. Wynika to z tego oczywiście, że nasz zespół wygrywa bardzo dużo spotkań i myśmy troszeczkę tą tabelę tak poukładali. I trzeba walczyć w każdym spotkaniu. Lublin ma dobry czas. Oni wygrali kilka spotkań. Wprawdzie to było tam gdzieś na kontakcie grają, ale to jest na pewno zespół waleczny. Potencjał tych graczy jest olbrzymi. To są zawodnicy, którzy mieli kontakt z Ekstraklasą, także to nie można powiedzieć. My jesteśmy faworytem, bo już z racji tego, że jesteśmy na pierwszym miejscu, że wygraliśmy wiele spotkań, natomiast każdy mecz trzeba brać osobno, do każdego meczu trzeba się przygotować i podejść, jak to się mówi, po sportowemu na maksa. Mecz Śląska-Wrocław ze Startem Lublin rozpocznie się w sobotę o 19:15 w hali przy ulicy Mieszczańskiej. 15 zawodników z wrocławskich klubów futbolu amerykańskiego znalazło się w składzie reprezentacji Polski na towarzyski mecz ze Szwecją. Spotkanie odbędzie się 2 lutego w Łodzi. Będzie to pierwszy w Polsce mecz futbolu amerykańskiego, który zostanie rozegrany w hali. Sztab szkoleniowy na potyczkę ze Skandynawami powołał w sumie 37 zawodników. Wyboru dokonano po testach sportowych, które 2 tygodnie temu przeprowadzono w Warszawie. Uznanie w oczach trenerów znalazło 8 zawodników Giants oraz 7 z drugiej wrocławskiej drużyny Devils. Tym samym blisko połowa powołanych to gracze reprezentujący stolicę Dolnego Śląska. Ostatni etap selekcji zaplanowano na najbliższy weekend. Po nim trenerzy wyłonią 30 zawodników, którzy znajdą się w meczowej kadrze. Przedstawiciele obu wrocławskich klubów podkreślają, że tak duża liczba powołań to nagroda dla graczy za ich ciężką pracę, ale także docenienie znaczącej roli obu drużyn na krajowej mapie futbolu amerykańskiego. Działacze gigantów dodają, że to także dowód, iż pomimo roku nieobecności w polskiej lidze futbolu amerykańskiego, wrocławski zespół nadal uznawany jest za jednego z faworytów do tytułu mistrza Polski. Futbol amerykański to coraz prężniej rozwijająca się dyscyplina w naszym kraju. Wzrost zainteresowania rozgrywkami ligowymi sprawił, że postanowiono powołać do życia reprezentację narodową. Zaplanowany na 2 lutego w Łodzi towarzyski mecz ze Szwedami będzie debiutem seniorskiej kadry Polski na międzynarodowej arenie. Spotkanie w Atlas Arenie będzie zarazem pierwszym w naszym kraju meczem futbolu amerykańskiego, który zostanie rozegrany w hali.
Ośmioro szachistów wrocławskiej Polonii bierze udział w tradycyjnych zawodach za naszą południową granicą. Bardzo dobrze w Mariańskich Łaźniach radzi sobie Anna Iwanow, szachistka Polonii. Zajmuje trzecie miejsce w turnieju kołowym. W rywalizacji zaliczanej do cyklu Czech Tour bierze udział 10 szachistów. Anna Iwanow zmagania w kołówce rozpoczęła od porażki z Rosjanką Natalią Czernyszową, ale później przyszły 3 kolejne zwycięstwa. Brązowa medalistka Mistrzostw Polski do lat 18 w pokonanym polu zostawiała kolejno Ukraińca Igora Warickiego, Niemca Rainera Rezemana oraz Jelenę Czeredniczenko z Ukrainy. Zwycięski marsz wrocławianki przerwał dopiero w 5 rundzie Milan Pacher. Anna Iwanow musiała uznać wyższość Słowaka, który legitymuje się najwyższym rankingiem spośród wszystkich uczestników turnieju. Słowacki arcymistrz międzynarodowy, który w 5 partiach stracił do tej pory tylko 0,5 punktu, jest liderem zawodów. Anna Iwanow, która zgromadziła 3,5 punktu, na półmetku zmagań zajmuje 3. lokatę. 7 szachistów Polonii wystartowało w rozgrywanym równolegle turnieju Open, w którym rywalizuje ponad 100 zawodników. Najlepiej radzą sobie Szymon Kulaś i Kacper Grela, którzy zgromadzili po 3,5 punktu i plasują się w pierwszej 20. Najlepsza z wrocławskich szachistek Urszula Grochocińska ma 3 punkty, co daje jej aktualnie 45. pozycję. Liderem po 5 rundach jest niepokonany Hindus Abhimanyu Puranik. Zmagania w Mariańskich Łaźniach potrwają do 26 stycznia. Już tradycyjnie wrocławski tor wyścigów konnych jest miejscem konsultacji jeździeckich. Kilkadziesiąt osób bierze udział w warsztatach prowadzonych przez Gerda Heuschmana. Niemiec jest doktorem weterynarii oraz światowej sławy szkoleniowcem. Roboczy tytuł dwudniowych konsultacji na Partynicach brzmi: biomechanika w jeździectwie, równowaga wertykalna i zaburzenia ruchu powodowane przez jeźdźca. Trochę enigmatyczne, prawda? Poprosiliśmy zatem niemieckiego gościa o nieco bardziej przystępne wyjaśnienie tematu szkolenia. Patrząc na to, co się dzieje obecnie w świecie sportowym i w jeździe rekreacyjnej, widzę, że ten trend poszedł nie w tę stronę, co trzeba. Staram się więc podczas moich wykładów przypomnieć tradycyjną filozofię treningową, po to, żeby pokazać znów ludziom, że dobro konia również ma znaczenie. Konsultacje rozpoczęły się od 2-godzinnego wykładu doktora Heuschmana. Po nim przyszła pora na zajęcia praktyczne. Jeźdźcy wyjadą, zaprezentują swoje konie. Ja będę patrzył na to, jak jeżdżą, dokonam swego rodzaju analizy treningowej i będę starał się im pomóc w osiągnięciu harmonii, ponieważ celem jeździectwa jest harmonia między człowiekiem a koniem. Moim celem jest wyłapywanie tych momentów, w których koń i jeździec nie są zbyt szczęśliwi z tego, co dzieje się pod siodłem. Niemiecki szkoleniowiec i autor książek o tematyce jeździeckiej przyznaje, że 2 dni to zbyt mało, by warsztaty przyniosły praktyczne efekty. Jak sam przyznaje, bardziej chodzi mu o zaszczepienie pewnej idei. W ciągu tych 2 dni mogę jedynie nakreślić tylko ramy tego, o co chodzi w jeździectwie. Mogę tych ludzi spróbować zainspirować do tego, żeby sami sięgali po dawne książki, żeby uwierzyli w to, że warto dawnych mistrzów czytać. Chodzi przede wszystkim o to, by dać ludziom przedsmak, by pokazać, jak piękne może być jeździectwo w harmonii. Warsztaty prowadzone przez Gerda Heuschmana zakończą się w czwartek wieczorem. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości sportowe jutro o 7.15 i 8.15. Dziękuję już za uwagę. Do zobaczenia. Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, oferujący usługi serwisu ochrony konsumenta.